Dziki są problemem niemal w każdym mieście w Polsce, także w Kołobrzegu. Taki widok możemy obserwować coraz częściej. Co na to mieszkańcy? Wszystko chyba powinno być regulowane w zależności od miejsca, gdzie one mieszkają. Jeżeli mają na tyle terenu, że mogą tam same sobie nie robią szkód ludziom, to tak, ale jeżeli jest już tak duże, że zagrażają ludziom, to wtedy faktycznie trzeba byłoby je częściowo wyeliminować. A w ramach bezpieczeństwa to raczej, żeby ograniczone to było, tak? Dostęp tutaj ich do miasta, tak? No ale do ludzi. Do ludzi. Ale zawsze jakaś atrakcja dodatkowa. Raczej bym chyba odłowił ze względu bezpieczeństwa, ponieważ jest to zwierzę dzikie jednak. I chociaż no, może przez moment gdzieś tam z człowiekiem iść jak piesek, ale nie wiadomo, co może się stać za moment. Ja jestem za odłowieniem, bo moja córka mieszka w Jaworznie i miała plagę i niszczyli cała horda. Teraz jak sobie tego pastucha założyła, to ma spokój, a chodzą do innych sąsiadów. Najlepiej to odłowić i gdzieś wywieźć, nie? Po co strzelać, zabijać to? Jeżeli są pojedyncze i jakoś stadami nie chodzą i ludzi nie atakują, no to mi to nie przeszkadza. Odłowieniem w tym miejscu, oczywiście. I do lasu przetransportowanie. Niech to wolno chodzą. To jest dzikie, nie wiadomo co odbije. No, jakoś to by trzeba było opanować, bo to też stanowi zagrożenie dla turystów, dla dzieci przede wszystkim, bo one nie mają hamulców, podbiegną. Niespodziewanie i taki dzik może im krzywdę zrobić. Mnie to nie przeszkadza. Ja nawet lubię popatrzeć, nie? Bo tam można nawet się zbliżyć do 10 metrów i oni nie uciekają, tak? Na odławienie, bo to jest niebezpieczne. To trzeba je odłowić i zabić z powrotem do lasu. Widzieliście dziki tutaj gdzieś? Tak, widzieliśmy. Po tym lewym wieżowcu. Dużo ich było? Tak. A boicie się dzików, czy nie? Nie. A co byście z nimi zrobili, żeby ich tutaj, żeby tak nie chodziły tutaj? Pogonili. Właśnie. Gdzie pogonili? Do lasu. A niech sobie pobiegają. Są wakacje, niech biegają.